Witajcie, kochani prawi. Od początku wojny na Ukrainie politycy i eksperci spierają się o to, czy za wszelką cenę powinniśmy dążyć do szybkiego rozwiązania pokojowego, czy może wspierać Ukrainę w celu szybkiego pokonania Rosji. Może jednak te dyskusje mają niewielki sens. O tym wszystkim dzisiaj, a to jest Roskmina Kożuszka. Ok, witajcie po raz kolejny na kanale. Zanim zaczniemy opracowywać i rozpracowywać dzisiejszy temat, co nie będzie łatwe, to chciałem powiedzieć rzecz, którą jest być może najważniejszym komunikatem, który wydałem w historii tego kanału. Moi drodzy, zauważyłem, że wielu z Was popełnia podstawowy błąd i mówicie. Ta satelita szpiegowska zamiast ten satelita szpiegowski. To mnie oczywiście niezwykle boli i prosiłbym, żebyście już tego nie robili, bo inaczej, no nie wiem jak to się wszystko skończy. Oczywiście, dla tych, którzy nie znają tej kontrowersji, nie wiedzą, że w ostatnim filmie o balonie szpiegowskim powiedziałem kilka razy, ta satelita. Co. Osoby stanowiące populację średniego polskiego miasteczka w komentarzu mi o tym wielokrotnie przypomniały. Ja oczywiście taką krytykę szanuję. Po drugie, świadczy to tylko o tym, że jak na wysokim poziomie jest publiczność tego kanału, co mnie niezwykle cieszy. Natomiast tak chciałem też powiedzieć, że niestety będziecie musieli to zaakceptować. Już jestem stary, mam pewne swoje nawyki i od dziecka, ponieważ moja mama była polonistką i zawsze mi mówiła, Maćku, jak się zastanawiasz, jak coś się mówi, albo prawidłowo odmienia, to masz. Tutaj słowniki, sprawdź sobie. I mnie to strasznie denerwowało i nigdy sobie tego na nie wyrobiłem. Więc, jak się uczę jakiegoś języka obojętnie, czy języka polskiego przez całe życie, czy innych języków obcych, to zawsze się uczę ze słuchu, a nie z nut, tak można by powiedzieć. Czyli nie wiem, jakie zasady nimi kierują, i tyle razy coś powtarzam, aż mi w końcu wejdzie w krew, albo spotka mnie w życiu taka kompromitacja, że coś powiem nie tak jak trzeba, tak jak w przypadku owej satelity. Owego satelity! Że po prostu, na, przynajmniej na jakiś czas, zapamiętuję, jak się powinno mówić, no ale mam nadzieję, że zaakceptujecie tą niewielką, tę niewielką wadę e, prowadzącego ten wspaniały kanał i program. Ale przechodzimy już do rzeczy. Tak jak powiedziałem, nie jest to łatwe pytanie. Inspiracją do tego było to, że w ostatnim czasie Foreign Affairs zrobiło taką sondę wśród ekspertów, było ich kilkudziesięciu. Pytanie brzmiało, czy wojna zakończy się. Koncesjami terytorialnymi ze strony Ukrainy. I oni to zrobili w taki typowy dla dobrze rozumianych nauk społecznych sposób: umieścili tych wszystkich ekspertów na dwóch osiach. Oś pozioma to była oś. Zresztą tutaj Wam pokażę ten schemat gdzieś za chwilę, żebyście wiedzieli o co chodzi. W każdym razie, oś pozioma to była, czy się zgadzasz, czy się nie zgadzasz z tym twierdzeniem, czy się bardzo nie zgadzasz z tym twierdzeniem, czy się bardzo zgadzasz z tym twierdzeniem. Dodatkowo na osi pionowej ci mm, eksperci zostali rozdystrybuowani pod względem siły swojego przekonania. Od 1 do 10. I ja tak na początku zacząłem przypatrywać się temu. Wszystko wyglądało, że mniej więcej dystrybucja jest bardzo równa. Niektórzy są neutralni. pewna część jest jest zdecydowanie za, pewna część jest zdecydowanie przeciw, pewna część jest za, pewna część jest przeciw, ale tak jak zacząłem czytać, bo każdy z tych ekspertów takie czasem jednozdaniowe uzasadnienie, czasem na kilka paragrafów umieścił, to stwierdziłem, że to jest trochę. Tak czasem jest z naukami społecznymi, że tak jak się pyta człowieka o coś, czego on tak naprawdę nie wie, ile razy w miesiącu ogląda pan coś tam, albo no, kilka razy oglądam, ale to jest 15 czy 30, albo ile razy używa pan słowa satelita w miesiącu. I w końcu, ponieważ kwestionariusz jest tak zbudowany, że musimy zaznaczyć jedną z opcji, no to zaznaczamy jedną z opcji, ale my tak naprawdę nie wiemy. Ale ponieważ iluś tysiąc osób, które nie wiedzą, zaznaczają rzekomo to, co wiedzą, to potem można to skwantyfikować i podobnie jest z tymi ekspertami. Co prawda to są eksperci, czyli oni powinni wiedzieć, ale właśnie jak się zaczęło wczytywać w te ich uzasadnienia, to często to było tak, no wydaje mi się, że będzie tak, ale jest więc wiele czynników, które może wpłynąć, że będzie inaczej, e więc właściwie... W nawet te osoby, które znajdowały się na przeciwnych spektrach tego schematu, wcale nie były od siebie, w sensie myślenia o tym, co się dzieje, tak bardzo oddalone. Ale to jeszcze moim zdaniem ta. Potrzeba właśnie tych edy... no, redaktorów Foreign Affairs, żeby dokonać takiego badania, pokazała też w jakimś sensie bezradność naszą wobec tego, co się dzieje, która moim zdaniem więcej mówi niż te wszystkie ekst... schematy. Czy jak wyciągniemy średnią, że przeciętny ekspert jest przekonany w 4,3 na 10, że wojna się zakończy, prawda? Czyli umieścimy tą kropkę, uśrednimy ten wynik i umieścimy na tych dwóch osiach tą kropkę, prawda? Bo to tak naprawdę ostatecznie niewiele nam mówi. Więcej mówi nam ta potrzeba, żeby przez ten gąszcz się jakoś przedrzeć, że cały czas od właściwie marca, a właściwie jeszcze przed, bo na Foreign Affairs pojawiały się artykuły, co się wydarzy, jak Rosja wygra jeszcze przed wybuchem pełnoskalowej inwazji. My cały czas zadajemy te same pytania, i odpowiedzi mniej więcej powracają w tym samym. Guście. One właśnie się różnią. Jedni uważają, że to się skończy tak, drudzy się uważają, że to się skończy tak, ale oni chcieli, jakby wejść na poziom meta, żeby pokazać jakąś głębszą prawdę, co im się oczywiście nie udało, ponieważ być może do tej głębszej prawdy nie mamy dostępu. I oczywiście każdy z tych ekspertów i mają rację. Oni mówi, że jest szereg czynników, które mogą mieć wpływ na to, że się sytuacja radykalnie zmieni. Władimir Putin może umrzeć, prawda? Może się zmienić pogoda, może się pogłębić nagle kryzys gospodarczy w Rosji, może być kryzys polityczny na Ukrainie, może być kryzys wśród sojuszników Ukrainy, zmiany polityczne w demokracjach w końcu w państwach zachodnich. Natomiast jakby ja chciałem do tego podejść trochę inaczej i powiedzieć tak, że w pewnym sensie przekonanie o tym, że możemy przewidzieć albo wręcz zażyczyć sobie w pewnym sensie określony przebieg czegoś także żywiołowego i nieprzewidywalnego i ostatecznie w większości nas, żyjących dziś ludzi na świecie, a na pewno w demokracjach zachodnich, doświadczenia zupełnie niezrozumiałego dla nas i z którymi nie mieliśmy do czynienia, jak wojna, to to... to, to, to to jest pewna intelektualna pycha, to znaczy, że my tak uważamy, że możemy to przewidzieć, albo wręcz, że powinniśmy to przewidywać, co się, co się wydarzy i dokładnie jak to będzie miało, jak to będzie przebiegało. Tak? I tutaj kluczowe koncepcje, nad którymi ja też ostatnio się zastanawiam, pracuję nad takim zarysem, dopiero szkicem, książki, którą chciałbym napisać, ale, ale to też dotyczy tego wszystkiego, do jakiego stopnia idee nasze. Nasze przekonania de facto kształtują rzeczywistość, a do jakiego stopnia wszystko jest poza naszą kontrolą. Tak? Szczególnie w przypadku wojny to ma znaczenie. Oczywiście Klausewicz mówił o tym, opisując to zjawisko tarcia, tak? które wyraża się w tym powiedzeniu często cytowanym, że na wojnie wszystko jest proste, ale najprostsze rzeczy są najtrudniejsze, prawda? Znaczy, czy najprostsze rzeczy są bardzo trudne. Ten przykład jego, który on opisuje, jak działa tarcie, no to prawda, że ktoś chce w 4 dni czy tam w 4 godziny gdzieś dojechać, zakłada, że na iluś tam postojach będzie zmieniał konie, ale okazuje się, że na pierwszym postoju nie ma koni, karczmasz jest pijany, inne rzeczy, wo woda zalewa drogę, więc trzeba zrobić dłuższą przerwę i się okazuje, że z tego planu, który został tak prosto poczyniony, nie wychodzi wiele, a oczywiście wojna jest sumą. Setek tysięcy, prawda, takich planów. Tak. Ale tutaj właśnie też chodzi o ten i, i Tołstoj też bardzo, chociaż Tołstoj de facto, chyba Klausewica miał za trochę takiego właśnie mędrka, który był, analitykiem może tołstoi do, do końca Klausewica nie znał, bo Tołstój w wojnie i pokoju umieszcza Klausewica w bitwie o Porodino i. Właściwie klausewic jest jednym z tych mędrków, który tam przejeżdża na koniu obok sztabu, bo wówczas Klausewicz rzeczywiście służył w armii e, rosyjskiej, to bo przeciwstawił się temu, że tam Prusy poszły z Napoleonem. E, i, i, I jakby to, co go opisuje, w takim epizodzie zupełnie to nie ma znaczenia, właściwie nie wiem dlaczego o tym mówię tyle, ale opisuje go jako tam on coś tam mówi, że tam manewry i to jest kluczem, a który drugi mówi nie, kluczem jest coś innego. W każdym razie ten obraz chaosu i braku kontroli szczególnie wyłania się z opisu bitwy pod Borodino w wojnie pokoju Tolstoja, prawda? Że Napoleon wysyła rozkazy do oddziałów, które przesuwają się w zupełnie inne miejsce. znaczy w momencie jak Napoleon wysyła rozkazy, to te oddziały są już w innym miejscu niż on myśli, że gdzie jest Wsz wydarzenia następują właściwie poza e czyjąkolwiek pełną e kontrolą. E i jakby przekaz też to, sobie jest taki, że Kutuzo w tej bitwie pod Borodino osiąga pewne częściowe zwycięstwo, ale ostatecznie tak naprawdę Napoleona pokonuje wyczerpanie jego wojsk, pogoda, choroby, płonąca Moskwa. I ta wojna, o której mówimy dzisiaj i która nas tak zajmuje, to jest też kolejny przykład tego, jak rzeczywistość jest uparta, jak jest poza naszą kontrolą, jest trudna do przewidzenia. Bo cały czas właściwie w tej wojnie my wyczekujemy czegoś, czego się wszyscy spodziewają. Coś ma się zaraz wydarzyć, co będzie przełomowe, i te rzeczy właściwie nie dzieją się. Albo dzieją się później, albo nie dzieją się w takim stopniu, jak się spodziewaliśmy. A wtedy, jak się już dzieją, to się okazują nie tak decydujące, jak wszyscy się e, spodziewali. Tak, Ukraina miała upaść, Rosjanie mieli zdobyć kijów, Zachód miał okazać się słaby. Wszyscy czekali na ten 60-kilometrowy konwój, który jechał, jechał i nie mógł dojechać. Ale z kolei z drugiej strony, można powiedzieć, Rubel miał już polecieć na łeb, na szyję, a się nagle umocnił, prawda? Ropa i gaz miały pójść w górę, niekoniecznie, tak? Europa miała nie przetrwać zimy, a jakoś przetrwała. Z, jednej, z drugiej strony wszyscy w pewnym sensie po stronie proukraińskiej napompowywali się tymi wizjami, że o, rosyjscy żołnierze w gumiakach z, z, z karabinami na sznurku, za chwilę to wszystko upadnie, ale jednak nie, jednak ta Rosja się e, trzyma. Na tym froncie. I z jednej strony można powiedzieć, że to jest efekt też odbierania tak złożonych zjawisk przez pryzmat, nie wiem, social mediów i takiej kultury obrazkowej, inne tego typu banały, no bo rzeczywiście tak jest. To trochę tak, że my patrzymy na bardzo złożone zjawiska, jakim jest życie całych społeczeństw i wspólnot politycznych. I ktoś mówi: O, baba z brodą wyszła za mąż, za kapibarę. W związku z tym to jest ostateczny dowód na to, że Ameryka upadła, pa, idzie na dno. Tak? E Natomiast chodzi też o to, że to pytanie, jak to się wszystko skończy. I nie wiem, ile wywiadów ja usłyszałem, że okej, okay, opisuje się sytuację na ten, jak to są jacyś eksperci, i co z tego wszystkiego wyniknie? One są zadawane od początku wojny. I w pewnym sensie są wyrazem takiego naszego oczekiwania, że w końcu coś się wydarzy, że to nie może tak trwać po prostu tak, jak jest, że w końcu to dojedzie, w końcu ten rubel upadnie, w końcu ten front się załamie. W końcu będzie jakiś przełom. I w, i w końcu będzie tak, że ta wojna nie będzie taka, jaka jest, tylko taka, jak się spodziewaliśmy, tak? I pozornie oczywiście, można ktoś powie, to jest dobrze, o nas świadczy, że my cały czas pytamy, ale jak to się wszystko skończy? No bo nie chcemy, żeby to trwało w nieskończoność, tak? No bo to jest takie pragnienie, wręcz byłoby niemoralne, żeby ludzie nadal ginęli, ale to jest też, moim zdaniem, wyraz takiego zniecierpliwienia, tak? Że my jakby że sprawy się toczą poza naszą kontrolą i my nie możemy się, się, się z tym i takim ślamazarnym swoim torem, który w dodatku jest bezsensowny, destrukcyjny i tak dalej. Jakbyśmy chcieli, dobra, no ja rozumiem, że tam wszystko się dzieje, ale to już przeskoczmy do tego momentu, kiedy to wszystko zostanie w jakiś sposób podsumowane na jednej karcie A4 prawda? i trochę tak jak w tych grach strategicznych ty otrzymujesz wyspy tam bergamuta, ty kota w butach, ty tam tysiąc złota i, i w jakiś sposób się, się to wszystko zakończyło, prawda? Czyli innymi słowy, Trzeba, jak patrzymy na takie złożone zjawiska, to trzeba odróżnić chęć zrozumienia jakiegoś zjawiska. E że my chcemy je zrozumieć i przez to musimy je uprościć, przez to musimy wybiec w przyszłość, której nie znamy i to jest zrozumiałe. Ja z tym nie ma problemu, ale jest jakby druga strona, znaczy przekonanie, że te zjawiska są tak naprawdę proste i jest kwestią czasu, póki rzeczywistość się dostosuje do naszych e, przekonań. Tak? Znaczy, że my stoimy, postawiliśmy na czerwone, pięć razy z rzędu wypada czarne i mówimy, czerwone oczywiście musi wypaść, tylko po prostu to jest, jest to lekko denerwujące, że, y, że tak się nie dzieje. I to jest związane z pewnym, moim zdaniem, następnym złudzeniem. Jednym z największych złudzeń w takim kulturowym postrzeganiu czegoś, tak jak powiedziałem, co jest tak żywiołowe i nieprzewidywalne jak wojna. Ostatnio czytałem e, trochę o prezydenturze Kennedy'ego, i w jednym z. Przemówień, to już było pod koniec jego prezydentury, które jest cytowane także jako taki przykład tego, że Kennedy był nadzieją na pokój, na w jakiś sposób może nawet szybsze zakończenie zimnej wojny, na porozumienie ze Związkiem Sowieckim. On wygłosił na, już nie pamiętam na jakim uniwersytecie, ale tam pada takie, takie zdanie, które brzmi tak. Że nasze problemy, on mówi w tym momencie o zimnej wojnie, tak? czyli ten problem, który wszystkich strategów, wszystkich myślicieli, ale także zwykłych ludzi najbardziej przeraża, e, definiuje tak, taką codzienność, prawda? Także. Że nasze problemy zostały stworzone przez człowieka. W takim razie człowiek może je rozwiązać. Można tutaj oczywiście taką podać, on man-made mówi. Men can solve them, czyli men jako ludzie, jako człowiek, prawda? To też, to, czy to liczba mnoga, czy tak yy, dalej? Yy, yy. W każdym razie. Chodzi o to, że ta prosta i wręcz banalna formułka jest zarazem jednym z największych złudzeń, z jakimi można mieć do czynienia. Bo powiedzieć, że nasze problemy, takie jak na przykład wojna, zostały stworzone przez człowieka, to jest prawda. I powiedzieć, że człowiek może je rozwiązać, sugeruje, że tak naprawdę... Rozwiąza... Po pierwsze, że rozwiązanie tych problemów jest takie same, tak samo łatwe, jak ich stworzenie, co nie jest prawdą. A po drugie, zakłada kontrolę, której tak naprawdę nikt nie posiada, bo chociażby. To jest taki przykład, może nie najlepszy, tak, ale nie wiem, alkoholizm jest też problemem, którego człowiek nie stworzył. Żadne zwierzęta ani. Yy... I cywilizacje pozaziemskie nie przychodzą do nas do domów i nie wlewają nam alkoholu do e, tych. My wiemy, że to jest bez sensu, ale ten problem ciągle e, się nie rozwiązał. Tak? I to jest tak jak w piosence Imagine. Johna Lennona, prawda? To jest to samo złudzenie, które jest obecne w tym przemówieniu Kennedy'ego, jest obecne w tej piosence, tak? Wyobraź sobie, że nie będzie krajów, że nie będzie religii, że nie będzie wojen i na koniec mówi John Lennon, to proste, jeśli tylko spróbujesz. I w pewnym sensie ma rację, bo to jest bardzo prosto sobie coś takiego wyobrazić, bo wyobrazić sobie można wszystko, ale jednocześnie my wiemy, z jakiego źródła ten tekst pochodzi? To znaczy, człowiek, który napisał te słowa, nie był w stanie utrzymać w kupie przez tam przynajmniej dekadę czteroosobowego zespołu. Ale mówi, jakby sobie wyobrazić, że nie ma wojen krajów i w ogóle ludzie się ze sobą świetnie dogadują. To jest akurat prosto sobie wyobrazić, prawda? Natomiast, jakby przyglądając się temu jeszcze bliżej, tak, jak sobie pomyślimy o zimnej wojnie i tym momencie, o którym mówił Kennedy wtedy. To nawet przy całkowicie fałszywym założeniu, że zarówno Chruszczow i Kennedy w całości, unitarnie i absolutnie kontrolują swoje machiny państwowe, kompleks militarno-przemysłowy itd., to i tak każdy z nich kontrolował tylko jedną z dwóch stron tego konfliktu. I teraz nawet przy założeniu dobrej woli, to jest następne założenie, które historycznie jest wątpliwe, tak? ale niektórzy próbują utrzymywać taką wizję, bo mówi się, że Chruszczow, jak się dowiedział o śmierci Kennedy'ego, to płakał tam przez wiele godzin. Tak? Czyli, że innymi słowy, oni rzeczywiście we dwójkę chcieli, zrozumieli, że jest taki moment, że nie ma sensu przeciągać tej konfrontacji, która może ostatecznie doprowadzić do katastrofy. Ale mimo wszystko, pamiętajmy, że to była dwójka ludzi, która niemalże do tej katastrofy w ramach kryzysu kubańskiego doprowadziła. Oczywiście można powiedzieć, że kryzys kubański wywołał w nich tą refleksję, to też jest tę refleksję, to jest możliwe. E, ale tak naprawdę wojna, czy taka konfrontacja zimnowojenna nawet, polega na tym, że robi się nieludzkie rzeczy, żeby obronić się przed nieludzkimi rzeczami z drugiej strony. I jak się mówi, że to wszystko razem jest bez sensu i to wszystko jest nieludzkie i my to możemy wszystko szybko zakończyć, to ten obraz jest kompletnie fałszywy, dlatego że nikt całego tego obrazu właśnie nie kontroluje. Że ten wniosek jest jednocześnie oczywisty i jednocześnie bezużyteczny. Tak? I, I zobaczmy, że wojna, zimna wojna, pomimo tego, że już... Kennedy i Chruszczow, załóżmy, że nawet oni mieli to poczucie, że przecież to jest bez sensu. Wasze rakiety w nas wycelowane, nasze rakiety w nas wycelowane. Jedyne, co z czego może wyniknąć, to to, że po prostu będzie apokalipsa nuklearna i połowa ludzkości zginie w ciągu kilku godzin, prawda? Ale Zimna Wojna, pomimo tego, że to jest tak oczywiste, trwała jeszcze trzy dekady. Co więcej... Nie zakończyła się po tych trzech dekadach, dlatego że zjawiło się dwóch światłych mężów i oni powiedzieli, ty słuchaj, to jest rzeczywiście bez sensu, ty, masz rację, to jest bez sensu, no to może w takim razie remis. Nie zakończyła się tak, bo stawka była zbyt wysoka. Nie zakończyła się też jakimś przemyślnym, że jeżeli to porównamy do zapasów na przykład, prawda? to nie był jakiś przemyśl, przemyślny supleks, tak? Czyli przemyślne haczenie, uchwyt za jedną nogę, prawda? Że udało się przeciwnika wyprowadzić z równowagi i go przewrócić. Ona zakończyła się dlatego, że jeden z tych zapaśników zmarł na raka, prawda? Czyli innymi słowy, gdyby zachował trochę lepsze zdrowie, to mogłaby trwać e, i trwać, tak? I to jest, dlatego zacząłem od tej wizji Tolstoja, tej bitwy pod Borodino, bo on właśnie to moim zdaniem pokazuje i może literatura to nawet pokazuje lepiej niż jakieś traktaty teoretyczne. Tak? To, jakby mówi tak, wojna jest rzeczywiście żywiołem rozpętanym przez ludzi, ale ostatecznie znajdującym się poza ludzką kontrolą. Nie ma ucieczki przed historią, nie ma klucza do historii, tak? nie ma takiej możliwości, żeby historię przeskoczyć szybciej do ostatecznego. Rozwiązania tak? Kutuzow, który jest stary w momencie to, akcji wojny i pokoju, ale jest właściwie jedyną pozytywną postacią wśród wszystkich generałów, ale on nie podejmuje żadnych efektownych manewrów. Słucha wszystkich meldunków, słucha wszystkich tych sztabowców, ale właściwie nie wydaje się, żeby był zwolennikiem jednej z teorii prowadzenia wojny, które wówczas były modne. I jednocześnie. Paradoks Kutuzowa polega na tym, że on nie uważa, że to wszystko jest bez sensu, bo pamiętajmy, że pomimo tego, jakby jako postać literacka w tym momencie mówimy, mimo tego, że jest stary, podejmuje obowiązek bronienia Rosji, to znaczy uważa, że jego obecność w tym miejscu ma znaczenie. No nie jest tak, że to wszystko i tak potoczy się swoim biegiem, więc właściwie można równie dobrze wylegiwać się gdzieś na swojej dacie, czy jakkolwiek to się nazywało na początku XIX wieku, ale jednocześnie mając świadomość, że to jest ważne, żeby tam być, żeby próbować wpłynąć na bieg wydarzeń na tyle, na ile możemy, to jednocześnie mieć taką pokorę i ma świadomość, że wydarzenia, nie, nie da się wydarzeń nagiąć do swojej jednostkowej woli, tak? E i to świetnie jest pokazane w takiej scenie, czy, czy w serii scen, można powiedzieć, kiedy już następuje odwrót Napoleona spod Moskwy i po, co mniejsi e, generałowie szukają potyczek. Tak? Szukają, chcą, chcą zaatakować te wycofujące się, wycieńczone, schorowane, prawda, poparzone w pożarze i tak dalej, wojska napoleońskie, bo oni chcą jakby przyspieszyć bieg tego, co się, jakby oni chcą. Kutuzow, a Kutuzow mówi, że to nie ma sensu, że, że jakby trzeba tylko ich jakby pilnować w tym korytarzu, czy jakkolwiek to nazwać, tak? Ale oni chcą mieć takie poczucie podmiotowości, że oni doprowadzili do tego, co w, w rzeczywistości działo się już samo, w pewnym sensie, e, z siebie. E, I że jakby to jest kluczowa rzecz, która tutaj dla mnie jest inspiracją do tych, do tych przemyśleń, z którymi się z wami dzielę. Że nie da się przeskoczyć kilka schodków historii i Putin to dokładnie chciał zrobić. Tak? Putin nie chciał rozpocząć wojny, Putin chciał rozpocząć specjalną operację militarną, bo uważał, że jeżeli uderzy się w odpowiednim momencie, to będzie można uniknąć tej konfrontacji, która de facto w tej chwili ma miejsce. Tak jak sztabowcy pruscy przed I wojną światową uważali, że można, chociaż Niemcy są położone pomiędzy dwoma. Przeciwnikami z zachodu i wschodu, to można tak sprytny plan wymyślić, że szybko uderzyć na zachód, żeby uniknąć wojny na dwa fronty. Ostatecznie walczyli w wojnie na dwa fronty. Tak? Ale nie tylko po tej stronie jest ta próba przeskoczenia historii o kilka schodków, tak? że jest też wyobrażenie sobie jakiegoś rozwiązania deux ex machina, że Putin nagle umrze że będzie decydująca ofensywa Ukrainy, tak? Znaczy, ja tak cały czas wyczuwam wśród tych, którzy gdzieś na Twitterze wspierają Ukrainę, tak dalej, że, że bardzo długo przed odbiciem Chersonia właśnie było za chwilę, to za chwilę się zacznie dziać. I teraz samo odbicie Chersonia było oczywiście niezwykle ważnym strategicznym, tak dalej, tak dalej, ale tak naprawdę, z punktu widzenia oczekiwań, które się z tym związały. Po pierwsze, oczywiście, był bardzo długi walka na wyniszczenie najpierw, no po drugie, to też wiązało się z pewnymi stratami, a po drugie, to nie jest tak, że jedno domino upadło i potem wszystko poleciało, e, roz, ro, zaczęło się rozpadać jak domek z kart. Próbą przeskoczenia historii, kilku schodków historii, tak można powiedzieć, jest też uważanie, że nagle Rosja się zapadnie pod ciężarem sankcji szybciej niż może się wszyscy tego spodziewali. Albo że będziemy mogli szybko znaleźć jakieś racjonalne rozwiązanie e, dyplomatyczne. Tak? E, I fascynująca jest książka, która w 2019 roku została napisana przez historyka militarnego Katala Nolana. Ona się nazywa Allure of Battle. E, która jest naprawdę historią. Tego złudzenia, że można za pomocą decydującej bitwy, czy decydującego manewru, czy może przewagi jakiejś technologicznej, tak naprawdę zmienić logikę wojny, tym samym unikając. Całej pożogi, która się z wojną wiąże, czyli takiej walki na wyniszczenie. To, to, to czym jakby stratezy gardzili, czyli walką w okopach, bo oczywiście ona jest po pierwsze bezsensowna, po drugie rzeczywiście prowadzi do ogromnych strat. Szybki manewr, tak? E, in, tak jak prawda, Putin sobie pewnie wyobrażał, że tu sabotażyści, inwazja sił specjalnych i tak dalej. Ale. Problem tego myślenia zawsze, on, on zawsze natrafia na ten sam problem. To znaczy, przeciwnik okazuje się nawet jeżeli przegra taką decydującą bitwę, na, nawet jeżeli uda się go wziąć podstępem, to jeśli zachowuje możliwości do odtworzenia swoich sił, to się nie podda po prostu, tak. I jakby jest to sprzeczne, e, sprzeczne z logiką, prawda? I dlatego to jest też sprzeczne z logiką, że jest następny, prawda, który dotyczy właśnie tych wszystkich, którzy są uczestnikami czegoś tak niekontrolowanego i czy, jakby. Bo to sobie zawsze trzeba uświadomić, ja chyba nawet nie umiem tego ubrać w słowa, tak? Ale że, że dwa narody, które żyły normalnie, nagle stają naprzeciwko siebie i używają najbardziej zaawansowanych środków technicznych, żeby się zniszczyć. I jeżeli ktoś powie, że on rozumie tak naprawdę, co to jest za zjawisko, i z czym ono się wiąże i wszystkie jego różne konsekwencje i pochodne, to my, wydaje mi się, że, że albo gratuluję przenikliwości i takiej, takiej empatii i zrozumienia tego tak naprawdę, co się dzieje. Moim zdaniem to jest coś, co przekracza w jakimś sensie nasze, nasze rozumienie. Tak? I jednym z kluczowych czynników jest to, co Amerykanie nazywają sunk cost fallacy, czyli błędem zainwestowanych środków. To jest błąd, który polega na tym, że ludzie, którzy podejmują wybory pewne strategiczne, to dotyczy Putina, ale dotyczy też strony ukraińskiej, dotyczy też Zachodu, nie kierują się tym, jaka jest wartość czegoś sama w sobie, danego celu, danej potyczki, danego miasta, danego wzgórka, Tylko, tylko kierują się także tym, ile już zainwestowali, żeby to mieć. I im więcej zainwestowali, tym bardziej są niechętni do tego, żeby zrezygnować z dotychczasowego sposobu postępowania. I więc paradoksalnie i, i to oczywiście działa na przykład w przypadku Bachmutu, prawda, że obydwie strony tyle zainwestowały w walkę o to miasto, i teraz nie ma sensu się już z tej walki wycofywać. Ale po, to też po, po, pokazuje, że paradoksalnie na wojnie nie działa wcale logika, że im dłużej robimy coś bezsensownego tym więcej informacji powinniśmy mieć na temat bezsensowności tego, czyli tym bliżej powinniśmy być zaprzestania tego robienia. Może być wręcz przeciwnie, że im dłużej coś robimy bezsensownego, tym trudniej jest nam z tego zrezygnować, właśnie z tego względu, ze względu kosztów, które się z tym wiążą. Eee, czyli w pewnym sensie wojna toczy się w, dokładnie według zasad będących definicją szaleństwa, ta wojna szczególnie. Rób to samo, co wcześniej spodziewając się innych rezultatów, tak? Putin, i to chyba każdy, trzeba być jakimś genialnym analitykiem, miał ewidentnie błędne założenia na wstępie do tej wojny. tak? Szybki upadek Ukrainy, e, ta tak zwana tożsamość ukraińska jest jakimś mitem, to wszystko zostało sfinansowane przez CIA, te wszystkie Majdany i tak dalej. Więc tak naprawdę, jeśli się uderzy w odpowiednim miejscu, elity uciekną, społeczeństwo się zdemoralizuje, Ukraina padnie jak z domek z kart. I to są oczywiście założenia błędne, i one się okazały błędne w pierwszych tygodniach wojny tak naprawdę. Ale jest przekonany, że jeszcze tylko jedna fala uderzeń rakietowych, jeszcze tylko tysiąc nowych rekrutów posłanych na front i tak naprawdę okaże się, że jednak miał rację. Że jednak może trzeba było trochę mocniej nacisnąć, niż się wydawało na początku, bo oczywiście CIA właśnie dalej wspierało Ukrainę i Amerykanie swoich wojskami i tak dalej, ale ostatecznie trzeba było tylko lekko mocno, ostatecznie te założenia podstawowe się... Okazały prawdziwe. Więc mamy sytuację, że każda ze stron może się jakby utwierdzać w swoim poczuciu e, racji i może liczyć na przełamanie dotychczasowej logiki. Tak? Bo Ukraina się bije lepiej niż się wszyscy spodziewali, ale z kolei Rosja może mówić: A wszyscy się spodziewali, że gospodarka rosyjska się rozpadnie, i się nie rozpadła. Rosja sobie radzi lepiej dużo niż się spodziewali. E, i każdy ma poczucie kontroli. Putin ma poczucie kontroli, dopóki może wysyłać na front nowe siły i nowe rakiety. Ukraina, póki się nie poddaje, ma poczucie kontroli i otrzymuje wsparcie z Zachodu. Zachód, dopóki paradoksalnie może decydować, to wam dajemy, to wam nie dajemy, tego wam nie dajemy, też ma poczucie kontroli, że w jakiś sposób zarządza skalą tego konfliktu i e, unika najgorszego możliwego scenariusza, czyli nuklearnej eskalacji lub bezpośredniej konfrontacji wojsk NATO, ale ostatecznie fakt, że wszyscy hołubią swoje poczucie kontroli sprawia, że sytuacja jako całość jest poza kontrolą i to jest jakby, to jest jakby, ja, może to jest banalne w ogóle, nie wiem i tak dalej, natomiast jakby to jest chyba coś, co, co, co należy zrozumieć, że powiedzenie, że skoro człowiek coś stworzył, jakiś problem, to człowiek może go rozwiązać, to jest tak jak powiedzieć, Człowiek stworzył internet, więc człowiek może go kontrolować. No w pewnym sensie tak, ale ludzie wszyscy oczywiście mają wpływ na to jak wygląda internet, ale nie ma jednego ośrodka, który kontroluje. Oczywiście, jeśli jesteś dostarczycielem jakiejś dużej usługi typu Google, nie wiem, jakieś tam YouTube, możesz tą usługę wyłączyć albo możesz kompletnie zmienić zasady. Tak jak jeżeli jesteś rządzącym w jednym z państw, możesz użyć broni nuklearnej. No oczywiście, jeżeli ją posiadasz. Natomiast pamiętajmy, że mówiliśmy na początku o wyłączeniu internetu, o kontrolowaniu internetu, a nie o wyłączeniu internetu. To, że ktoś może go wyłączyć, tak, to nie znaczy, że ktoś, ta sama osoba ma zdolności do tego, żeby je kontrolować. Tak? Bo wpływ, tyle osób ma na to wpływ, jaki jak to będzie biało przebieg, tyle czynników ma na to wpływ. A społeczeństwa. Kultury, w jakich te społeczeństwa powstają, e, byty polityczne w postaci wszystkich instytucji, itd., itd., które są zaangażowane w konflikt na Ukrainie, by powiedział, że są nawet bardziej złożone niż internet. E, dlatego, tak naprawdę, powiedzieć, że ktoś to kontroluje, e, byłoby powiedzeniem za dużo. Na koniec, żeby to, trochę ukonkretnić być może te nieco abstrakcyjne e, refleksje. Zastanówmy się teraz nad tymi dwoma, dlaczego ja uważam, że tak naprawdę ta dyskusja w pewnym sensie jest pozbawiona celu. To znaczy, że ja jestem zwolennikiem wspierania Ukrainy jak najdłużej, aż do zwycięstwa, a ja jestem zwolennikiem tego, żeby jak najszybciej zacząć w, dążyć do, do pokoju. Tak? Do zwolennicy pokoju, jak sobie przeczytałem też te argumenty, ale te argumenty są znane od, od wielu miesięcy, jest jedno hasło, którego oni lubią powtarzać. Mówią tak. Większość wojen kończy się jakimś porozumieniem. No. Sami często mówią, że to nie do końca jest prawda, no bo na przykład wojna w Korei nie kończyła się żadnym pokojem, tylko no, linią demark demarkacyjną i zawieszenie broni. Wiele, wiele wojen się zakończyło zawieszeniem broni, z którego nic nie wynika, tylko jest zamrożony konflikt. Tak? Ale to ma być stwierdzenie, że skoro większość wojen kończy się porozumieniem, no to nie można liczyć na koniec wojny, który nie będzie, nie zakończy się porozumieniem. Ale to też jest jakby Pewna słabość tej propozycji polega też na tym, że ta wojna się jeszcze nie skończyła, i to jest cały problem. Równie dobrze można powiedzieć, że większość boje, wojen, zanim skończy się porozumieniem, to trwa dużo dłużej, niż się wszyscy spodziewali. Czyli to, że w pewnym sensie stwierdzenie, że większość wojen się jakoś kończy, i że wszystko się jakoś kończy, jest w sensie poznawczym, war ma wartość zerową, dlatego że jeżeli się nie skończy, to nie będzie tego porozumienia, prawda? E po drugie, i to jest zarzut, który robi ta druga strona często, jeśli, ja bym dodał do tego je tak, że mamy do czynienia z wyciągnięciem pewnego dżina, którym jest y sięgnięcie pośród tej, jak on mówił klasowicz, kontynuacji polityki za pomocą e dodatkowych środków, czyli wojny. To, bardzo, to nie jest tak łatwo go schować z powrotem, jeżeli każda ze stron ma, ma przeświadczenie, że jeszcze sporo mogłaby e, ugrać, tak? Jak, czyli, czyli pytanie jest takie, i to jest słabość tego argumentu, jaką wartość miałoby takie porozumienie, skoro mamy z dwie strony, a przynajmniej jedną stronę, tak? E, bo wiadomo, że na Ukrainę pewnie byłaby presja z zachodu, żeby tak jak była po 2014 roku, żeby nie dokonywać prowokacji w tych wszystkich. Z... Blah, blah, blah. Ale Rosja miałaby, jeżeli zrekonstytuowałaby swoje siły, to mia nie miałaby, ponieważ już poniosła te wszystkie przecież koszty, prawda, sankcje i tak dalej, i tak dalej, to nie miałaby żadnego, żadnej blokady przed tym, żeby, żeby na nowo rozpocząć działania wojenne, tak. I to mówią właśnie zwolennicy tej drugiej teorii. Zwolennicy zwycięstwa, tak, czyli tak, tak to nazwiemy. Porozumienie będzie tylko odłożeniem konfliktu w czasie, tak. Po drugie, jeszcze często używają takiego argumentu, który się odwołuje do prawa międzynarodowego, który moim zdaniem nie jest wcale jakiś idealistyczny, ale miałby ma też, też swoje konsekwencje praktyczne. No, że to stworzyłoby precedens, czyli złamanie prawa międzynarodowego dało Rosji koncesje, na przykład terytorialne, które są uznane na forum międzynarodowym. Tak? Natomiast ta koncepcja też ma w sobie pewien problem. To znaczy, że ona odsyła nas do pewnej przyszłości, która też jest do końca nieznana. Na przykład jak mówią, że jedynym rozwiązaniem nie może być żadnych koncesji, jedynym rozwiązaniem jest powrót Ukrainy do granic z 1991 roku, czyli razem z przed 2014 roku, razem z Krymem i tak dalej, tak dalej. Ale tak naprawdę można zapytać z punktu widzenia Rosji, czym się te granice różnią? Skoro i tak integralność terytorialna Ukrainy została naruszona, i, i Rosja w obecnym swoim kształcie uznaje, że Ukraina tak naprawdę nie ma do niej prawa, nie ma znaczenia, czy chodzi o Krym, czy chodzi o Donbas, czy chodzi o Kijów, czy chodzi o obwód Sumski, że to wszystko jest ten, więc dlaczego powrót do tych magicznych granic, które są oczywiście uznane prawem międzynarodowym, ale Rosja ich nie uznaje, dlaczego on miałby być lepszym zabezpieczeniem niż na przykład zatrzymanie się. Donbas, ale bez Krymu, albo powrót do granic z 2014 roku. To jest bardzo trudne do, rozumienia, do zrozumienia, bo to oznaczałoby, że Rosja w tym momencie musiała powiedzieć, a no, osiągnęliśmy stan zerowy gry, więc właściwie nie ma sensu jej dalej kontynuować. Dlaczego? E... I druga część tego moim zdaniem, problemu, to jest fałszywa wizja, czy obietnica, że jeśli wytrzymamy odpowiednio długo, to Rosja się rozpadnie, albo Putin straci władzę. E... I dodatkowo to jest jakby taka obietnica nieznanych rzeczywistości, dlatego, że to ma się wydarzyć niejako samo z siebie, bo przecież nikt nie obiecuje, nikt nie myśli o tym, że pójdziemy na Moskwę i, i tego dokonamy. Tak? A wiemy, że z doświadczeń różnych, nie tylko historycznych Napoleona czy Hitlera, to samo w sobie ma wielki Zwiąże się z ogromnymi problemami. Ale dodatkowo nawet jakby się udało, zmienić władzę w Rosji, to nie zmienimy Rosji, prawda? I tak dalej. Tak. Ale to. Jest, yy, yy, yy. I istota tego jest taka, że możemy się kłócić i możemy się kłócić w nieskończoność, kto jest prawdziwym realistą, a kto jest fantastystą i idealistą. Ale obydwie te teorie opierają się na rzeczywistości. To znaczy, jedna mówi, no, no nigdy wojny się nie kończą jakimś idealnym zwycięstwem, rozwiązaniem, zawsze się kończą jakimś porozumieniem, Rosja nie zniknie i tak dalej. Druga mówi, ale musimy też pod uwagę, brać pod uwagę rzeczywistą Rosję. Rosja przez sam fakt y, zawarcia porozumienia nie stanie się państwem pokojowym, bo ostatecznie będzie mogła to zmienić. Więc obydwie te teorie opierają się na rzeczywistości ale też zawierają w sobie dozę fantazji. A ta, doza, a ta fantazja, gdybym miał to wyrazić najprościej, polega na tym, że jest to iluzja, że można doprowadzić sprawę do końca, nie doprowadzając jej do końca. Czyli, że możemy doprowadzić do sytuacji, w której ktoś się poddaje, chociaż nie przegrał, albo ktoś się godzi na to, że, yy, że zakończymy działania wojenne, chociaż wie, że jeszcze może dzięki nim yy, sporo... Yy, Osiągnąć, tak? I mówiąc najprościej, no to wojna jako przedłużenie polityki także aktualizuje napięcia, które w tej polityce są obecne, ale są widoczne tylko częściowo w czasie pokoju, albo przynajmniej można z nimi żyć, tak, tak? Ta wojna zaktualizowała takie napięcie, że Rosja dla Rosji istnienie Ukrainy w obecnym kształcie jest nie do zaakceptowania, a dla Zachodu i Ukrainy istnienie Rosji w obecnym kształcie jest nie do zaakceptowania. I jakby ta logika która jest bezlitosna. I to, że ja o tym mówię, że, że, że ja jestem zwolennikiem takiej wersji, nie wiem, czy to w ogóle można nazwać wersją, to nie znaczy, że jestem tym zachwycony. Uważam, że to jest straszne. Ale też jakby za chwilę powiem, jakie są ne negatywne konsekwencje tego, że się z rzeczywistością nie pogodzimy. Że te wszystkie rozmowy, co będzie za chwilę, a ja, dobra, ja wiemy, co jest teraz, ale, powie, ale, co będzie, ale jak to się wszystko skończy? Ta cała, to całe zniecierpliwienie, ta chęć przeskakiwania skotków, to jest życie iluzją, że można. Mówiąc brutalnie, zniszczyć przeciwnika, nie niszcząc go, tak? Albo zniszczyć przeciwnika, albo zamęczyć samemu nie ponosząc prawie że śmiertelnych kosztów. I tego. Że, i, i, I to nie jest prawda po prostu, tak? Tak to nie działa. Eee... I dlaczego to jest niebezpieczne? Bo ta fałszywa obietnica. Zmienia też nasze życie polityczne, moim zdaniem, tak, bo jedni obiecują szybkie zwycięstwo, czyli mówią: Jeszcze czołgi, jeszcze to, i Ukraina już sobie radzi, doskonale walczą i za chwilę Rosję. Niektórzy tego nie obiecują, ale niektórzy to owszem obiecują albo żyją cały czas, tworzą atmosferę, w której wszyscy się tego spodziewają. I wtedy, jak oni to obiecują, to z kolei przeciwnicy tego wsparcia mówią: No i co? Wojna się dalej toczy, już miała się skończyć, ile to będzie jeszcze trwało? Co, no rozumiem 40 bilionów to jest dużo, mało, niedużo i tak dalej, tak dalej, ale to ma być 40 bilionów za rok, to ma być 40 bilionów za rok, czyli innymi słowy, tworzą fałszywą wizję końca, którego nie są w stanie obiecać. Ale inni obiecują trwały pokój, czyli mówią, załatwimy to tak, że już nie będzie konieczności wysyłania tej broni, że już nie będziemy ponosili tych wszystkich kosztów. Ale tak jak powiedziałem. Jest to iluzja, dlatego że nie da się z powrotem tego wszystkiego zapakować do worka i powiedzieć, że wróciliśmy do status quo ante. Tak. I tak samo można powiedzieć, ci, którzy mówią, nie wspierajmy, w Polsce, nie wspierajmy Ukrainy, bo się rozbrajamy, prawda? to też obiecują pewną fałszywą rzeczywistość, że zagrożenie zniknie, jak się skończy wojna na Ukrainie, i jak rozumiem, Rosja ją wtedy wygra. Tak? bo my się albo z Rosją dogadamy, albo Rosja już nie będzie niebezpieczna, tak? albo że Rosja będzie słabsza, chociaż nie osłabimy ją na Ukrainie. Więc ostatecznie to wszystko się sprowadza do tego, że dyskutujemy, czy to będzie pokój z koncesjami, czy to będzie zwycięstwo i rozpad Rosji. Dyskutujemy o tym, kiedy wreszcie zdarzy się coś innego, kiedy najprawdopodobniejszy scenariusz to, że będzie się działo więcej tego samego, że to będzie jeszcze trwać. Yy, I że przełomy będą się zdarzać, ale one mogą mi się okazać niedecydujące. Tak? Znaczy, utrata jakiegoś. Yy, yy, Jakieś placówki pod Bachmutem, albo nawet utrata Hersonia, czy Bachmutu, dla jednej czy drugiej strony, to nie jest coś, co obali yy, Putina, albo to nie jest coś, co. Jakby musi, musi Suma tych wszystkich wydarzeń musi być na tyle duża, że jedna ze stron po prostu ulega temu ciężarowi albo zamrażamy konflikt, i rzeczywiście go jakby przedłużamy w przyszłość, i co, co, co wcale nie musi być złym rozwiązaniem. Eee, I nie chodzi tu o to, żeby siedzieć bezczynnie. Ja jestem ciągle zwolennikiem wspierania Ukrainy, natomiast jestem przeciwnikiem fałszywych obietnic, prawda? bo wydaje mi się, że ważniejsze jest to żeby, to, żeby to nie było efektowne. Daliśmy, już jesteśmy, Ukraina wygrywa dzięki nam, uu, wspaniale, State of the Union, prawda, kanclerz Scholz z Bundestagu, Ursula von der Leyen w Europarlamencie, wszyscy sobie gratulują, a się okazuje, że nie, że to jeszcze trwa. Więc jakby trzeba się przygotować na ten, na ten długi, na tą długą perspektywę. I na koniec można powiedzieć, podsumowując to, co ja myślę, że wojna może się skończyć tak albo inaczej, prawda? E, jak to mówił John Lennon, wyobrazić sobie jest to bardzo prosto. I możemy o tym dyskutować, aż nam zabraknie śliny w ustach. Ale, choć wyobrazić sobie jest to prosto, to jak mówił Klausowicz, na wojnie proste rzeczy są bardzo trudne. I to wszystko na dzisiaj. E, moi drodzy, widzimy się już wkrótce.